Witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik totalnie inny. Pierwszy raz u mnie gości głośnik Manty Audio, głośnik Bluetooth. Oznaczenia ma SPK15G Go w zasadzie. To nie jest 0, tylko Go. SPK15Go-RD, czyli Red. Końcówka jest od koloru. Także powiem wam, głośnik. Głośnik Bluetooth, który nie działa, zepsuł się. Jest to głośnik mojej kumpeli z pracy. I co ona mi powiedziała na temat tego głośnika? Podłączyła go do telefonu, sparowała go. Nie wiem, troszeczkę pograł i się wyłączył. Nie reaguje na zasilanie, czyli ładowarkę. No po prostu jest dead, tak? Umarł. I właśnie dzisiaj sobie postaramy go sprawdzić, co się zepsuło. W dosyć dużym pudełku takim. Tutaj mamy różne informacje na temat tego głośnika. Jeszcze zaraz sobie przejdziemy do strony internetowej w Firefoxie i zobaczymy sobie różne informacje na temat tego głośnika. I w zasadzie zróbmy sobie to już teraz. Także ja się przełączam na Firefoxa. Przed rozpakowaniem tego przejdziemy sobie najpierw na stronę Manty, gdzie jest opisany ten głośnik. Także lecimy z tematem dalej. Manta sprzedaje głośnik pod oznaczeniem SPK15GO. Tu jest BK, czyli Black, czarny kolor. Oczywiście te wszystkie linki podlinkuję tam do filmiku, także nie martwcie się. Ja tylko tutaj z grubsza pokażę, jak to wygląda. Powiem wam, że głośnik wygląda naprawdę bardzo ładnie. Można powiedzieć, że wzoruje się na pewnej słynnej marce, czyli JBL-u. I podobno ten głośnik gra bardzo fajnie. Rozmawiałem z jeszcze jednym takim gościem z pracy i mówił mi, że miał jakieś tam JBL-e i porównując go do tego głośnika, Manta rzekomo grała o wiele lepiej niż JBL. Chodzi o ten tutaj głośnik dokładnie. Także jestem ciekawy, jakby się udało go zrobić. Czy naprawdę jest to tak dobry głośnik? Cena jest chyba, nie wiem, tam do 200 zł, czy nawet 150. Trzeba patrzeć na Allegro po prostu, ile kosztuje ta wersja. To sobie zobaczymy na końcu już. Najpierw wam pokażę takie coś. Tutaj jest recenzja jakaś tego głośnika, nie czytałem jej. Jest opisane wszystko dokładnie, myślę. Wygodny towarzysz. No i widzimy, że tutaj się świecą te przyciski, jeżeli głośnik działa. Potem sobie zobaczymy, o co chodzi z tym głośnikiem. Mam nadzieję, że to jest jakaś błahostka, bo jeżeli przepalił się jakiś tranzystor czy coś, to będzie lipa. I powiem wam tak, tutaj jest jeszcze karta produktu ze strony Manty. Bluetooth ma 5.0, zasięg do 10 metrów. Fajnie, ok, super. I moc wyjściowa 20 W RMS. Klasa wodoodporności IPX4. Zasilanie 5 V DC 1 A. I wbudowana bateria 3600 mAh do 9 godzin. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała tutaj bateria w tym głośniku. Jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, niestety na stronie Manty, czyli jak sobie wejdziemy, też to podlinkuję. Tu są wszystkie chyba instrukcje, jakie Manta wrzuciła na swój serwer. Nie znalazłem wersji 15 Go, tylko jest 13 Go. W zasadzie jest bardzo podobna. Także ją też być może podlinkuję do filmu. Ale też podlinkuję oczywiście tutaj dostęp do serweru FTP. Także będziecie mogli sobie przejrzeć, jakie są tam pliki. Ok, przełączmy się teraz na kamerkę. Z tego wypakujmy sobie w ogóle ten głośniczek. Jak on wygląda? Jest zapakowany w ten sposób, mniej więcej. Tutaj mamy taki pasek, na którym możemy nosić ten głośnik. Fajna sprawa, ale my nie będziemy go na razie nosić. I zapakowany jest w coś takiego. Cały głośnik.
Zaraz go wam pokażę, tylko jeszcze chciałbym wam pokazać, co jest w środku mniej więcej. W środku oprócz tej pianki jest jeszcze karta gwarancyjna. 2 lata gwarancji na ten głośnik jest. Dosyć sporo w sumie. To zastanawiam się, czy nie lepiej by było oddać taki głośnik na gwarancję, ale chyba on już był grzebany, także nic po tej gwarancji. No i tutaj mamy instrukcję obsługi w języku polskim, angielskim, hiszpańskim nawet. Także to jest karta, instrukcja obsługi. Dobra, zostawmy sobie to na razie na boku. Zajmijmy się samym głośnikiem. Powiem wam, spory jest naprawdę, porównując do mojego takiego, który tutaj leży gdzieś z boku, to jest maleństwo i świetne tutaj ma te membrany z logiem Manty. Bardzo fajnie. Popatrzcie, ja postukam do mikrofonu. No, membranki są całe i są bardzo fajnie zrobione. Podobno są tutaj wodoszczelne? No muszą być wodoszczelne, skoro ma ten certyfikat jakiś tam. Na górze mamy przyciski Bluetooth, ciszej, włączenie. Nie wiem, co to jest M dokładnie. Plus, play, pauza. No i mocowanie na pasek, na którym go możemy nosić. Od spodu mamy dwie takie podstawki, na które możemy go sobie postawić. Stoi dosyć solidnie. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o gniazda, to ma pod taką gumową zaślepką, która pozwala nam go używać, jeżeli na przykład będzie padał deszcz. Zamkniemy to sobie, wtedy nic nam się nie powinno tutaj dostać do środka. No i jeżeli chodzi o same gniazda, no to tutaj mamy naklejkę Czekajcie, muszę sobie tutaj chyba w telefonie ustawić manualną obsługę autofokusa. Continuous, ok, jest. Dobra, teraz mi powinno już chyba ostrzyć, jak pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. O, wyostrzył. Mam informację, że jest 5V 1A, bateria 3600. No i o same gniazda, no to tutaj mamy karta pamięci, złącze USB, takie te duże. Mamy też wyjście AUX, no i ładowanie DC 5V, mikro USB. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, co się stanie, jeżeli podłączę go pod ładowarkę. 5V DC. W tym celu sobie tutaj przygotowałem ten magiczny miernik, który będzie pokazywał, czy coś w ogóle prądu pobiera to urządzenie. Może ja sobie powiększę trochę ten obraz. Ok, tak o, żebyśmy widzieli chociaż mniej więcej, czy on coś tutaj bierze. 0A. Podłączam kabel USB do gniazda mikro USB i zobaczmy, co się będzie działo z tym głośnikiem. Nie, źle chyba podłączyłem. Nie, dobrze, to jest tą stronę. Dobra, ok. Kabel podłączony. Jak widzicie, pobiera 0,10 A. I to wszystko. 0,10 A. Głośnik się nie włącza, nie reaguje na nic. Nawet jak naciskam przycisk power dłużej. Nic się nie dzieje. Manta. Patrzyłem tak z 5 sekund minimum. Nic się nie dzieje. Mamy efekt taki, że głośnik stoi na 0,10 A.
zero reakcji na jakiekolwiek ładowanie. Typowa usterka jakiegoś tam zwarcia 0,10 A. No ale dobra, zobaczymy sobie go po rozkręceniu, co tam w trawie piszczy. Także powiem wam, że nigdy takiego głośnika nie rozkręcałem. Teraz będzie rozkręcenie tego głośnika, zobaczenie, jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie w miarę dobrze. Także lecimy. Najpierw co? Najpierw bym chciał sprawdzić, jak tutaj te gniazdo od tych różnych tych wygląda. Widzę, że tu jedna śrubka już jest zjechana. Z tego co wiem, to próbował ktoś już to tutaj rozkręcać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsza śrubeczka, druga śrubeczka. Dosyć ciężko się je wykręca. Czuć, że są wkręcone dosyć mocno. Jeszcze mamy dwie śrubki następne. Zastanawiam się, czy po odkręceniu tych tutaj dwóch, czterech śrubek, czy będę mógł wyjąć ten cały panel, żeby zobaczyć dokładnie, jak wygląda na przykład gniazdo mikro USB. Czy nie jest uszkodzone, czy to jest w ogóle problemem. Bo powiem wam tak, jeżeli by przyjąć teorię tą, że głośnik był podłączony, sparowany przez chwileczkę i wyłączył się nagle sam z siebie, to czyli co można wnioskować z tego, że co? Że może być tak, że była rozładowana bateria już w takim stopniu, że głośnik po włączeniu po prostu wyłączył się i powodem... Wow, widzicie, wypadło mi już to. Aha, czyli to jest ten sposób, tutaj jest tak zrobione. Tak, i tu jest ta uszczelka cała, dobra. Potem będziemy się martwić. Powiem wam, że no niestety trzeba rozkręcić głośnik jeszcze bardziej. On chyba jest albo na pół tutaj, będzie go można otworzyć jakoś. Bo sama płyta siedzi dosyć mocno. Nie da rady jej chyba nawet teraz wyciągnąć. Czy coś w tym stylu. No dobra, wróćmy do tego. Bateria była, akumulator był rozładowany, głośnik się wyłączył. Uszkodzone jest na przykład, załóżmy tutaj gniazdo mikro USB, że nie ładuje tego głośnika. No i po podłączeniu do ładowarki 5V właśnie nic się nie dzieje. Albo był podłączony do ładowarki o większym amperażu i przepalił się tutaj jakiś bezpiecznik, jakieś zabezpieczenie. Bo niektóre ładowarki, jak wiecie, mają szybkie ładowanie nawet 9V. Także nie wiadomo tak naprawdę do końca, co się stało. Czyli lecimy dalej z rozkręcaniem tego głośnika. Na razie to mi nic nie dało. To teraz postarałbym się zajrzeć, czy pod tymi tutaj są jakieś śrubki. A zdając życie będą. Jest. Jedna śrubka. Czyli to sobie na razie ściągniemy i tak potem przykleimy jak coś. Dwie śrubki. To już wam pokazuję tak, jakbyście chcieli rozkręcać kiedyś taki głośnik. Czyli mamy następne do odkręcenia cztery śrubeczki. Mam nadzieję, że to potem mi się uda wszystko poskładać, bo to tak łatwo się rozkręca. A potem, żeby to skręcić, to nieraz jest tyle problemu, że głowa boli. Śrubki są chyba wszystkie takie same. Dwie już są wykręcone. Teraz następne tutaj. Dwie śrubeczki. Raz,
2 i zastanawiam się, czy będzie można teraz chociaż jakoś ten głośnik rozkręcić, ale czuję, że jeszcze mi zostały te dwie na górze od tego paska, które pewnie coś tam będą trzymały. Dobra, dwie następne wykręcone. Czyli tutaj mamy już cztery śrubki wykręcone. Do tego się dostaliśmy. Spróbujmy teraz ten głośnik jakoś otworzyć. Nie da rady. Trzeba od góry jeszcze wykręcić następne cztery śrubki. Czyli jakby nie patrzeć, to cały głośnik składa się z 4, 8, z 12 śrubek. To sobie tutaj damy na bok. I podejrzewam, że teraz dopiero będę mógł jakoś dostać się do tego głośnika, wyciągając głośniki po boku. W ten sposób. Tak, bo to pewnie tam jest przymocowane do jakiejś płytki. Ale solidnie jest złożony ten głośnik, bardzo solidnie. Powiem wam, nic nie trzeszczy. Wydaje się być taki dosyć... 20 W, wyobraźcie sobie, 20 W to ja miałem kiedyś pierwszy mój wzmacniacz, dla Boga. 20 W. Dobra, spróbujmy sobie teraz ten głośnik. O kurde, czuję, że będzie problem. Bo tu nic nie idzie. Zastanawiam się, czy to jest jeszcze tutaj pod gumą są jakieś śrubki, ale raczej nie powinno już być. No i teraz jest pytanie za milion punktów. Jak ten głośnik się otwiera? Czy się odkręca może? Ja wezmę go w ręce może. Ja pierdziele. Ej, to jest hardcore. Od razu wam mówię. Jezu, żeby to odkręcić, no to jestem teraz w małym dzonku. Bo podejrzewam, że na pewno muszę tutaj wyjąć ten głośnik na bank. Tylko to jest cholernie dobrze wszystko złożone. A nie chcę tutaj nic za bardzo uszkodzić. Może jeszcze sobie zajrzę tutaj. Na pewno nic. Bardzo ładnie to jest wszystko spasowane, powiem wam szczerze. Może jakbym go wziął tutaj? Nie, tutaj nie. Oj, to będzie zabawa. Będzie się działo. Będzie zabawa. Cholernie dobrze spasowane to wszystko. Tutaj próbuję, takim jest, poszło. Dobra, jest na zatrzaski. Mam taki specjalny tutaj. Ten. Jest na zatrzaskach. Ale to jest bardzo, bardzo solidnie zrobione. Szacun. Lamanty. Tu jest pierwszy zatrzask. Tak więc tutaj gdzieś jeszcze powinien być drugi z tej strony. Czy będę musiał użyć znowu moich magicznych kostek? Chyba tak. O, aż mi palca przyczasło. Dobra, słuchajcie, idę po kostki i będę sobie jakoś tutaj wspomagał się kostkami, żeby mi się to nie zakleszczało z powrotem. Słuchajcie, bardzo źle do tego podszedłem, to będzie bardzo duża wskazówka dla was przy rozkręcaniu tego głośnika. Tutaj jak wykręcicie te śrubki, to głośnik jest na takim zatrzasku i on jest skręcony śrubkami. Dlatego trzeba najpierw wyciągnąć tą z góry tutaj. Widzicie, ja podważałem tu, aż wyrwałem śruby. Na szczęście nie wszystkie. Jest skręcany czteroma śrubami. Także to jest mega tip dla was. No niestety zdarza się tak, że przez pierwsze rozkręcenie nie wiadomo, jak taki głośnik jest skręcony. Jest trochę trudno to zrobić. Także teraz sobie odkręcimy tutaj na spokojnie te śrubki, żeby dostać się, mam nadzieję,
do chociaż jednej strony głośnika. Trzeba wykręcić cztery śrubeczki. Na szczęście nic się poważnego nie stało. Ale jak widzicie, przy tym pierwszym rozkręcaniu, no niestety, tak to jest, jak się nie ma żadnego filmiku na YouTubie. Tutaj mamy całą tą skórę. Ona jest właśnie na zatrzasku. Na ilu? Na raz, dwa, trzy, czterech. Na czterech zatrzaskach jest zamontowane to i takich dosyć bardzo solidnych. Dobra, skoro teraz już wykręciliśmy to, dostaliśmy się, jeszcze się ściąga z góry tą osłonkę. Mamy tutaj mniej więcej, to już sobie wezmę. Wow. Może to na razie jeszcze nie będę nic z tym robił. Czuję, że trzeba będzie go rozbierać z tego. Z tej czerwonej osłonki. Patrzę się, czy tu można się jakoś dostać już do środka, ale w dalszym ciągu jest to trudne. No to teraz sobie zrobimy drugą stronę już dla zasady. A jeszcze jestem ciekawy, czy tutaj nie ma nigdzie pod tym śrubek. Tego nie wiem. Dobra, ja sobie spróbuję teraz ściągnąć tą stronę. Już wiem mniej więcej jak. Także spróbujmy teraz drugą stronę. Bardzo ciężko, aż powiem wam, że bolą mnie palce, żeby to ściągnąć. Nie, no to to jest masakra z tym. Powiem wam, że bardzo trudno. Nie spodziewałem się, że aż będzie aż tak trudno. Żeby dostać się do tych zatrzasków chociaż. Jezu. Nie mam siły, naprawdę. Cholernie mocno jest to zrobione. Dlatego pewnie, żeby było wodoszczelne. Próbuję się tam dostać jakoś. Ale jest to mega, mega trudne. Słuchajcie, ja robię pauzę, muszę wziąć sobie to na kolana, na spokojnie ogarnąć, bo to tak tutaj na biurku to się będę z tym szarpał. Serio wam mówię, musicie strasznie dużo tutaj sił użyć, żeby podważyć tą stronę. Aż no, bardzo mocno jest to zrobione. Tutaj są cztery zatrzaski, jeszcze raz się powtórzę, aż jeden się wyłamał. To jest masakra. Teraz znowu z drugiej strony trzeba wykręcić znowu cztery śrubki. Kurde, solidnie jest to zrobione, naprawdę, bardzo, bardzo solidnie. Także powiem wam, że trochę jest zabawy z tym głośnikiem, nie ma tak łatwo. I powiem wam, że przy podważaniu tutaj, jakby ktoś już chciał sobie otwierać ten głośnik, bardzo uważajcie, żeby nie uszkodzić membrany, nie? Także jak będziecie tutaj jakąś śrubokrętem czy czymś podważać, to żeby po prostu, no, trzeba wyłamać na pewno jeden zatrzask, bo jest cholernie gruby plastik i jest to porządnie zciśnięte. Nie jest tak, że sobie weźmiecie, podważycie kostką i wam się to otworzy. Nie, nie, tu trzeba użyć solidnego śrubokręta płaskiego jakiegoś. Dobra, słuchajcie, mamy to roztegowane, to ściągnięte. To lecimy dalej teraz z tym tematem. No niestety będę chyba musiał tutaj to, te całe ubranko z niego zdjąć, podejrzewam.
Chociaż chciałbym się tutaj spróbować dostać do tego głośnika, tak żeby go otworzyć czy coś, ale na razie mi nic nie wychodzi. Także ściągamy ubranko, potem jak coś to przykleję na klej, mam taki specjalny klej, to już jak będę to wszystko składał. Tu jeszcze trzyma jakiś klej trochę. Dobra. Jeszcze drugą stronę też tak odkleję. Jak widzicie, tutaj jeden mi się zatrzask wyłamał niestety przy tym pierwszym otwarciu. Dobra, słuchajcie. Głośnik nadal jest szczelnie zamknięty. Cholera. Dostać się do niego to nie jest taki łatwy sposób. Teraz chciałbym ściągnąć tą jego koszuleczkę, tak żeby mieć już ten głośnik może rozłożony na części. Tylko zastanawiam się nad tym, czy tutaj można jakoś ten głośnik sobie podważyć, by się do niego dostać. Bo to w ogóle ta membrana to jest taka cała guma, ładnie zrobiona. Nie chcę tego nic tutaj uszkodzić. Zastanawiam się jeszcze jedno. Czy tutaj pod spodem są jakieś śrubki pod tą gumą? Popatrzcie się. Da się to ściągnąć. Także co my tu będziemy mieli? Są śrubki, widzicie? To jest przyklejone na taką tą Bluetooth. O tym, żeby nie pomylić, można w sumie można to przykleić na dwa sposoby. Dobra, czyli to było tak. Ja sobie zaznaczę moim magicznym markerem, że tu jest power. Power, a tu jest M. Tak, wtedy już nie pomylę tego. Power, tu jest minus, tu jest plus. Ok, mam zaznaczone, widzicie? Jednak pod tym są następne śrubki do wkręcania. Ja pierdzielę. Nie jest łatwy ten głośnik, powiem wam szczerze. Nie jest łatwy. Nie to, co te malutkie takie Bluetooth. 6 śrubek dodatkowo. Ja pierdzielę. Dobra, to sobie położymy je tutaj. Chciałbym, żeby już ten głośnik się po prostu rozłożył. Żeby dostać się w ogóle do tej całej elektroniki, to naprawdę trzeba się namęczyć tutaj przy tym głośniku. Jakbym tak określił stopień trudności rozkręcenia tego głośnika od 1 do 10, no to podejrzewam taki 7-8. Jest. Chociaż wiadomo, jak to jest, jak się już jeden raz zrobi, no to już potem wszystko łatwo przychodzi bez problemu. Ale dzięki temu filmikowi zobaczycie, gdzie jest największy problem tutaj przy rozkręceniu tego głośnika. No na pewno przy tych zatrzaskach, co są nad głośnikiem. Dobra, słuchajcie, to mam wykręcone. Teraz chciałbym sprawdzić, czy to mi się uda jakoś zdjąć, wyjąć. Coś tam idzie. O kurczę, cały panel jest na takiej taśmie. Także to jest jeszcze taśma klejona.
Słuchajcie, taśma jest jeszcze klejona, żeby w razie czego nie wypadła. Widzicie? Jest użyty klej na gorąco. Także żeby ją wyciągnąć, to na pewno jej teraz nie wyciągniecie. Ale ja bym chciał sobie ją wyciągnąć jednak. Także o. Dobra, nie, na szczęście ten klej tutaj mocno nie trzyma. Także taśma jest. Cały panel jest zamocowany na takiej taśmy tutaj. Super. No to co, lecimy dalej. Podejrzewam, że teraz muszę ściągnąć to ubranko, żeby sprawdzić, czy nie ma dalej gdzieś tutaj jakichś śrubek czy czegoś takiego. Także teraz będzie zabawa ze ściąganiem tego futerału całego. Wszędzie tutaj na rogach jest sklejony. No i mam nadzieję, że teraz już mi zejdzie to. Ściągaj majty. Głośniczku. Dobra, lecimy. I czuję, że będzie na następnych śrubkach. Tak, już widzę, że on jest teraz skręcony na czterech śrubach. Także jesteśmy już prawie że w domu, że tak powiem. Bo już wiemy, że jest głośnik skręcony na jeszcze inne śrubki. To teraz spróbujmy sobie to ładnie ściągnąć. Ha! Jest! Sukces! Ja pierdzielę, ile tu jeszcze śrubek jest. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! Osiem śrub, ale widzicie, tu ma jeszcze dwa głośniki. Czyli to nie jest tak, że on ma tylko po boku. To są od basu. Bum, 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 bum. I mamy jeszcze dwa z przodu, które naparzają nas w ten sposób, centralnie w twarz. Także fajny filmik będzie, kurczę, z otwarcia manty, no. Dobra, słuchajcie, wykręcamy te śrubki, żeby dostać się już do samego serca. Ja pierdzielę. Tu już będą pewnie dłuższe, znają życie. Dobra, pierwsza odkręcona, druga odkręcona. Okej. Trzecia. Dobrze, że mam taki długi ten. Fajny śrubokręt, że mogę się dostać bez problemu. Popatrzcie się, no. Jest ten panel. Czuję, że będzie długi filmik, bo to jednak, patrzcie, pół godziny ja jeszcze go nie rozkręciłem tak naprawdę. Dobra, tu już chodzi. Przydałby się jakiś taki, kurde, elektryczny, żeby szybko tylko wykręcił. Tak, to trzeba się męczyć ręcznie, aż mnie już ręka boli. Trzymam wybity kciuk, także trudniej mi się to wszystko robi. Dobra, spróbuję to sposobem. Tu. Okej. I dwie ostatnie śrubki, które są skrajnych tych. I zaraz otworzymy tą bestię, która się tak opierała. A opierała się to dosyć mocno.
Dobra, słuchajcie. Jeszcze nie chcę pójść, ja pierdzielę. Czy jeszcze gdzieś są jakieś śrubki? Na pewno już wszystko powykręcałem. Także nie mówcie, że on jeszcze siedzi na zatrzaskach jakiś, bo już walnę. Totalnie zonka. No to już mi na pewno wyskoczyła z gwintu. Tu też. Dobra, postaram się to jakoś teraz otworzyć. Uwaga! Lecimy z otwarciem. Ważna informacja. Tutaj jak będziecie otwierać, patrzcie się, żeby nie urwać gumy. Także co ja bym teraz tutaj proponował zrobić? Proponowałbym delikatnie go podważyć. I co? I tutaj da się jakoś ten głośnik? Tak w miarę. Patrzę się, czy jeszcze nie ma śrubek. Ale to były wszystkie. Na bank. To teraz trzyma go tak naprawdę, podejrzewam, tutaj. W dużej mierze ta guma. Nie mówcie, że jeszcze tę gumę trzeba tutaj odklejać od tego głośnika. I tu już będzie, powiem wam, bardzo, bardzo delikatna sprawa. Sobie wezmę jakąś kostkę. Tak podejrzewałem. Trzyma mi teraz ta guma od głośnika na górze trochę. Także ja sobie wezmę taką jakąś kostkę cienką. Nie mogę uszkodzić w ogóle tutaj tej powłoki od tej gumy. Także to musi być mega, mega delikatnie, powoli robione. No, musicie odklejać gumę na górze, niestety. Głośnik jest przyklejony. I co ja bym teraz zrobił? Ja bym teraz sobie wziął hota w ogóle, ustawił na 80 stopni i podgrzewał może, a nie, no gumę to troszeczkę nie, może nie hotem. Ale trzeba będzie to bardzo delikatnie, powoli robić. Bo widzicie, ona jest tutaj klejona. Także trzeba ją niestety odkleić. Dobra, ja sobie muszę zaświecić mocniej światło, bo tutaj nic nie widzę. A nie chcę nic utagować. Widzicie? Tą gumę trzeba odkleić od tego tutaj. Jest taki klej. Bardzo powoli to robię, bo nie chcę po prostu słuchajcie. To jest tak, to jest cała membrana tutaj jakby. Jak uszkodzicie to, to wtedy ten głośnik nie będzie miał tych parametrów takich, nie? Także trzeba to niestety robić bardzo powoli. Chociaż może wziąłbym sobie hota na 80 stopni, bo tu jest na klej to klejone. No, widzicie? Tu jest klej pod spodem. Jest trochę lipa. Okej. Tu będzie trzeba to przykleić. To przykleimy jeszcze, da się ranę przykleić. Z
Wklejam tam to. Chcę wam pokazać to. W sumie pokażę wam do końca. W sumie ta guma jest dosyć nawet wytrzymała, z tego co widzę. Trzeba robić tak po kawałku. W zasadzie może to hotem tego nie będę robił, bo bym wtedy może... Tak, żeby rozkręcić ten głośnik całkowicie, no niestety trzeba tą gumę odkleić, bo ona jest, trzyma całą obudowę. Ale jak się spokojnie robi, to... O, już. Idzie łatwo. Dobra. Jak on jest w ogóle tu zrobiony, ten głośnik? Czy to jest na powietrze? Że jest ciśnienie i on tak lata? Dokładnie, patrzcie. Coś takiego. Czyli to jest ciśnienie akustyczne wewnątrz, które powoduje, że ten głośnik się rusza. Ja pierdziela, ale fajne. Dobra, pierwsza ściągnięta. Widzimy, to w sumie ten głośnik, ja, on ma tylko dwa głośniki w środku. Ja myślałem, że to jest głośnik tutaj od góry jakiś. A tutaj w środku widzicie, jest jeden głośnik. No to teraz lecimy z drugą. Tą gumą. Tylko muszę gdzieś tutaj sobie złapać. Od jakiejś strony. Dobra, czyli wiemy chociaż już, jak wygląda sprawa z tą gumą. Lecimy sobie teraz z drugą stroną. Słuchajcie, ja zrobię pauzę, żeby po prostu nie przedłużać. Dobra, słuchajcie, głośnik już jest, mam nadzieję, będzie go można rozkręcić. Ściągnięte wszystko. To co, próbujemy go teraz otworzyć? Jest, poszło. Chcę tylko zobaczyć, z której strony on będzie miał całe mocowanie, płytę i tak dalej. Żeby uważać tutaj na... Przy otwieraniu zwróćcie uwagę, że będzie wam się tutaj ta płyta na górze trzymać. Delikatnie takim ruchem to robię. Bo tutaj jeszcze trzymają jakieś kabelki chyba. Które trzeba będzie... Zaraz jakoś poodłączać, żeby się dostać do tego. Powiem wam tak. Tu jest taśma, która mi trzyma. OK. Dobra, mamy go. Rozłożonego. Chciałbym teraz wyciągnąć tą płytkę w zasadzie. Akumulatory 2. Sobie na bok damy. Są włożone, tak, dobra. Słuchajcie, ja to sobie położę tak. Teraz chciałbym się dostać do płytki, żeby ją wyciągnąć. Dobra, jest. Mamy otwartego. W tej tutaj siedzi dwa akumulatorki. Siedzą w tym. Tutaj płytka. Od ładowania i tak dalej. Także mamy go rozkręconego. Proszę państwa, ja zrobię pauzę, muszę zrobić zdjęcie, przesłać koleżance, jak wygląda rozłożona ta jej manta. Dobra, słuchajcie, ja ściągnę teraz z góry sobie telefonik, żeby wam pokazać dokładniej mniej więcej, jak wygląda to. Więc mamy tak, dwa lejonki, które mają jakieś takie oznaczenie 18650,
3600 mAh, 3,7 V. Płytka nie jest dosyć duża. W zasadzie możemy zaraz odłączyć sobie tutaj kabelek, żeby ją wyjąć całkowicie. Od drugiej strony mamy coś takiego, rezonator kwarcowy. Rezonator kwarcowy, który sobie sprawdzimy, czy on jest sprawny, moi drodzy, tym moim miernikiem częstotliwości. Także będzie fajna zabawa. No i co? No i to tyle, jeżeli chodzi o całą mantę. Głośniki, głośniki, właśnie. Głośniki mają tutaj oznaczenia 10 W, 1, 4 ohmy, 4 ohmy, 10 W. Jeden głośnik. Drugi tak samo ma 4 W, 10 W, 4 ohmy. Także tak to wygląda, zasilany dwoma takimi, jak już powiedziałem, lająkami. A jestem ciekawy, co by było, jak gdyby to zasilić. Wiecie co? W ogóle tu można zrobić świetny motyw, kupując na stronie, wiem, że on ma chyba Claudius, takie różne akumulatory, ale o wiele chyba wydajniejsze i lepsze niż są stosowane przez Mantę. No i wtedy ten głośnik mógłby naprawdę bardzo długo grać, a jeszcze jakby go przerobić na przynajmniej cztery takie lająki, bo można tutaj upakować w środku jeszcze na pewno gdzieś tu po boku był upchnął jakiś lajonek, doprowadził zasilanie. Także powiem wam, że z tego głośnika można zrobić faktycznie fajny głośnik. Jeżeli chodzi o akumulator, nie? Dobra. Lecimy dalej sobie z filmikiem. Manta wreszcie poddała się i się otwarła. Ja pierdzielę. Było trochę zachodu. Dobra. Także wiecie co, ja na chwilę zrobię pauzę. Wrzucimy sobie tą płytkę zaraz pod mikroskop. Zobaczymy, co jest dokładnie ją. Ja na razie robię pauzę, bo chcę sobie jeszcze coś tutaj zahachmęcić z boku i lecimy dalej z filmikiem. Słuchajcie, sprawa jest banalnie prosta. Dwa kable idą od głośnika, dwa od zasilania. No i macie tutaj tą całą płytkę, gdzie mogę podłączyć sobie, gdzie ja ten panel cały dałem. Ok, tutaj. No i teraz ten panel mogę sobie podłączyć do tej płytki i sprawdzić za chwilę, czy to będzie wszystko hulało. Ja tak powiem. Jestem sam ciekawy. Dobra, na razie go nie będę sobie podłączał, za chwilę go sobie podłączę. Jestem ciekawy teraz, jak sprawdzę miernikiem, ile ta bateria ma volt. Tak z ciekawości, czy ona jest w ogóle naładowana, czy nie jest naładowana. Także bierzemy sobie na pierwszy rzut tą bateryjkę. Bateria, zaraz się dowiemy, ile dokładnie ona ma. Czerwony do czerwonego, żeby wam pokazało bez żadnej złej polaryzacji. 3,97 V, czyli jest naładowana na pewno. W jakimś tam stopniu, nie jest rozładowana. Czyli to nie jest problem na pewno akumulatorka. Teraz już jestem pewny. To jest problem gdzieś na płycie, moi drodzy, gdzieś na płycie tutaj głównej. Coś się uszkodziło, skoro on wysiadł, wyłączył się. I teraz pytanie, co się stało? Czy padł gdzieś tutaj jakiś tranzystor? Czy w najgorszym wypadku jakiś układ tutaj się spierdzielił? Bo powiem wam, że tu jest zasilanie. B plus, B minus. No, trzeba będzie się troszeczkę tutaj zastanowić nad tym głębiej, bo powiem wam, że akumulator jest naładowany. Także on tutaj na pewno, jeszcze sobie sprawdzę tylko tak na szybko,
Czy daje mi tutaj napięcie na płytce? Z ciekawości. Ała, się ukułem, takie te igły są. B plus, B minus. Ale na pewno daje. Jest. Gniazdo jest sprawne, także trzeba będzie prześledzić tutaj zasilanie tego. Sprawdzić USB-ka, jak się sprawuje. Także co, lecimy pod mikroskop, ale nie, tutaj mam teraz rozgracone. Dobra, słuchajcie, ja robię na razie pauzę, sobie coś tam ogarnę i potem chyba polecimy pod mikroskop. Słuchajcie, wygląda na to, że mamy coś tu uszkodzone. Po podpięciu pod ładowarkę powinna się z tej strony zaświecić dioda. Zobaczcie. Ja podłączę pod ładowarkę. Dioda się nie świeci. Pobiera 0,10 A. Czyli coś jest nie tak. Teraz wam powiem, co tu zrobię zaraz, żeby wam coś pokazać. Tu jest taki moduł do ładowania baterii Lion i on ma chargera o takich samych oznaczeniach prawie, bo tutaj mamy oznaczenie 40. Czekajcie, wezmę pod mikroskop, zobaczę, ile dokładnie tam pisze. Tutaj jest na tym już wam mówię dokładnie. Dajcie mi chwilkę, bo muszę ustawić sobie. Jest 40 56B. Takie ma oryginalne ustawienia ten charger. 40 56B. Wow, prawie mi wleciało. A z tej, z tego dawcy, powiedzmy, on ma znaczenia TC4056A. Czyli tamten ma 4056B, a ten ma 4056A. I zobaczcie, co się stanie, jak wlutuje ten charger od ładowania tych baterii. W tym celu sobie wlutujemy tego chargera. Sobie muszę odpiąć ładowarkę, znowu stację podłączyć. Chcę wam pokazać tak już przy okazji, co się będzie działo. Bo do końca jeszcze ten głośnik nie działa. Nie wiem dokładnie, co się tam jeszcze w nim mogło wydarzyć. No ale wyłączył się, tak? Czyli coś jakby jakiś układ padł. Dobra, włączmy sobie stację. Robię to na szybko. Żeby wam tylko pokazać właśnie. Teraz zobaczycie, co się stanie, jak wlutuje tego drugiego. Ok, ten wlutowany. Biorę tego drugiego. Powiem wam, że trzeba uważać na jedną rzecz. Przy wylutowaniu tego trzeba uważać, żeby wam nie zmuchnęło innych elementów. I żebyście nie pofrunęli z gniazdem, bo ja już sobie wcześniej to testowałem i wyleciało mi całkiem gniazdo, ale je przylutowałem z powrotem, także nie ma problemu. Uwaga, teraz butuję sobie.
tego chargera od tej drugiej płytki. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze tego nie ruszam, bo nie chcę znowu tego USB-ka poruszyć. Dobra, tego uszkodzonego chargera. On robił w ogóle zwarcie na kondensatorze. Teraz ciekawości jestem ciekawy, co się stanie, jak wezmę miernik w trybie ciągłości i sprawdzę tutaj ten kondensator. Pipczy też. W sumie nie powinien pipczyć, mi się wydaje, kondensator. Ale znaleźć te zwarcie jest troszeczkę trudno. Nie jest tak łatwo przede wszystkim. Sobie tylko zobaczę, czy ja go dobrze wlutowałem, czy on siedzi tutaj. Wszystkie nóżki. Słuchajcie, nie, muszę sobie poprawić lutownicą T12. Tak, żeby było wszystko ok. To ja na chwilkę zrobię pauzę i zaraz wam pokażę, co się dzieje po wlutowaniu poprawnie tego drugiego chargera. Dobra, słuchajcie, ja już go tutaj sobie fajnie polutowałem. Tego chargera. Także zrobię nawet jeszcze troszeczkę zbliżenie. Ile będę mógł. Trochę chyba przyciemnię, wyłączę oświetlenie, bo za jasno daje. Dobra, ok, tak będzie lepiej widać. Podłączam ładowarkę od tego. A najpierw jeszcze podobne w ogóle głośniki, wszystkie, żeby były głośniki. No i oczywiście sam akumulator, żeby było wszystko ładnie podpięte. Akumulator podpięty. Teraz patrzcie, co się będzie działo po podłączeniu pod ładowarkę z wymienionym tym chargerem na 4056A. Uwaga. Dioda się świeci. Pobiera 0,13 A. Czyli charger pracuje na 100%. I teraz pytanie. Dlaczego on się nie włącza? Tu jest power, przycisk. Naciskam. Nic się nie dzieje. M też nic. Tutaj też nic. I tutaj też nic. Także mamy jakby pierwszy już taki plus tego, że charger jakby współpracuje. Pracuje, natomiast sam głośnik Bluetooth się nie włącza. I teraz pytanie, co jeszcze mogło tutaj wysiąść? Co trzeba będzie. Będę miał więcej czasu, to sobie to wszystko jeszcze posprawdzam mniej więcej. Ale na dzień dzisiejszy, bo załóżmy, że no może czymś się różnią ten 4056A od 4056B. Chociaż powiem wam, że raczej powinien pasować też, bo to są te same. Jakby to powiedzieć, nie technologie, tylko no do tych samych zastosowań one, te chargery służą. Tylko dlaczego on mi się nie chce włączyć, no? Powiem wam, że jak zmierzę teraz miernikiem tutaj, jak jest podłączony do ładowarki, na samym akumulatorze to pokazuje 3,97. 3,97. Jeżeli teraz bym chciał sprawdzić tego chargera, to teraz patrzcie na to. Do masy. Pierwsza nóżka. Nic. Druga nóżka. Nic.
Trzecia, nic. Czwarta. Czwarta ma 5 V. Teraz przechodzę na drugą stronę, piątą. Piąta nóżka, nic nie ma. Szósta ma 1,52 V. Siódma ma 1,27 i ostatnia ma 5 V. Takie są tutaj 1,24, 1,27, 1,50 i na 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest 0. Słuchajcie, zobaczmy sobie jeszcze schemat, kurczę, tego chargera. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj miałem 4056B. Jest. Się przełączę na Firefoxa, żeby wam coś pokazać. Popatrzcie, tu jest ten układ. Charger for jeden cel, Lion Battery. To jest 4056, no może dla jednej celi, a tu są dwie, tak? Jeden cel. Tu są dwa, może, być może się różnią tym, że A może ładować tylko jedną, a B dwie. Nie wiem. Nie wiem tego do końca jeszcze. No ale mniejsza z tym. Najpierw sprawdźmy sobie VIN. Czyli nóżka pierwsza ma wejście od 0,3 V do 20 V. Czyli tam widzieliście, mamy na tej pierwszej nóżce 5 V. Druga nóżka to jest standby. Trzecia stat. Czwarta to jakieś, nie wiem, tu nie widzę dokładnie. Piąta też nie widać za bardzo. GNJ. Co tu jest o takim oznaczeniu? Czy to jest GND? Nie widzę dokładnie. Piąta. Piąta to jest GND. Szósta to jest NTC. Siódma ISET i ósma BAT. Zobaczmy sobie, co tutaj teraz będzie pisało. VIN minimum typ 7 max volty, ok. Dobra, teraz co tutaj? Pin descriptor, dobra. Pierwszy, battery temperature, monitoring input pin. It's set the valid temperature operating current for both batteries charging and discharging. Czyli pin pierwszy. Ha, widzicie. Tutaj jest całkiem inaczej. SOP 8, tutaj ten, SO23.6. No, to jest na pinie szóstym? Wtedy? Pin, no. Pin szósty. Pin trzeci. Ja mam chyba SOP 8 w tej obudowie. SOP 8. Także pin trzeci to jest GND. Przełączmy się jeszcze na tego, na kamerkę. I teraz ja sobie sprawdzę na ciągłości, czy pin trzeci to jest faktycznie GND. Czyli daję sobie to do GND. I teraz lecę tutaj raz, dwa, trzy. Powinien pipnąć. Nie pipka mi. Odłączę go od ładowania na chwilę. Cały czas 0,12 i się grzeje tutaj coś, ale dobra. Ta, odłączyłem go. Trzeci to jest GND. Pierwszy mi pip... Patrzcie, w trybie ciągłości pierwszy mi
jakby zwiera. Drugi, trzeci, czyli ten GND, czwarty nie. Piąty mi zwiera. Szósty, siódmy i ósmy. Czyli trzy mi zwierają do masy jakby. Piąty, trzeci i pierwszy. I pytanie dlaczego? Tak nie powinno być, mi się zdaje. A zaraz ciekawości, wiecie co jeszcze zrobię? Przyłożę tego chargera z tego JBL-a do tej płytki do ładowania baterii. Jestem ciekawy, czy zadziała w ten sposób. A to sobie na sam koniec zrobimy taki test. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz się przełączę na Firefoxa i powiem wam, że tak. Pin pierwszy mi piszczy, trzeci. I który to był? Pierwszy, trzeci i piąty? Także dobra, to jest ok, ja sobie to będę jeszcze potem studiował. O, i coś jest nie tak i kurde, pytanie tylko o co kaman z tym tutaj, z tą płytką całą. No na pewno coś z chargerem kurde się działo, skoro w ogóle dioda się nie zapalała, nie zaświecała. No teraz jest o tyle dobrze, że wykrywa, że podłączyło się ładowanie, nie? 0,13 A pobiera. Dalej gdzieś ma jakieś zwarcie. Powiem wam, że będę musiał to poszukać, ale to jest trochę zabawy. Chciałbym, żeby jakiś kondensator był po prostu zwarty. Albo jakiś z tych tutaj diod albo tranzystorów przełączających. No to wtedy by było fajnie, bo nie musiałbym się tak męczyć z tym wszystkim. Power. Nie reaguje na pewno na przycisk power. Dobra, ja na dzisiaj skończę zabawę z tym subwooferem, z tym głośnikiem Manty. Sobie wezmę tylko płytkę, zostawię, będę ją jeszcze sprawdzał dokładniej, co tam może, kurczę, kolidować, zwierać i tak dalej. To sobie włożymy na razie tą bateryjkę fajnie. I na koniec sprawdzimy sobie taki mały bajer. Sobie wlutuję tego chargera z powrotem do tej od manty do tej płytki, która ładuje baterię. Jestem ciekawy, czy ona będzie normalnie działała. Bo teraz na przykład, jakbym podłączył pod tą płytkę bez chargera zasilania, tu nie mam nawet USB-ka, dobra. Okej, okay. Czyli kabelki muszę podlutować. Dobra, ja sobie wlutuję tutaj tego chargera i zaraz wam pokażę, co to będzie w ogóle się działo. Dobra, słuchajcie, ja zrobiłem taki motyw. Z tej płytki, co nie miałem USB-ka, wlutowałem tego chargera. Tam, gdzie miałem USB-ka, wlutowałem tego 56A i włożyłem do tego, a tego 56B z manty wlutowałem tutaj do tego chargera, który może sobie ładować baterię. Teraz zobaczcie, co się stanie, jak podepnę pod ładowarkę. Świeci się niebieska dioda. I teraz zrobimy mały teścik na baterii jakiejś. Czy to w ogóle będzie ładowało? Bo muszę wiedzieć, gdzie jest plus, a gdzie minus. Dobra, tu jest plus, tu jest minus. Także ja sobie podłączę pod taką testową baterię. Dioda powinna zmienić kolor na czerwony, jeżeli baterię będzie ładowało. Na tej może nie, może na jakiejś takiej, gdzie jest bez kontrolera. Tylko musiałbym poszukać. Chwila, znajdę tylko jakąś bez kontrolera baterię. Dobra, słuchajcie, mam baterię bez kontrolera. Jezus, nie mogę się wysłowić. Bez kontrolera. Kontrolera. Dobra. I teraz tak, gdzie ja to położyłem? Gdzie ja dałem tą? Aha, tutaj jest, dobra. Słuchajcie.
Dioda świeci się na niebiesko, czyli że nie jest podłączona żadna bateria. I teraz tylko nie pamiętam, gdzie był plus, a gdzie minus. Dobra, zaryzykuję, że plus jest po prawej stronie, a minus po lewej. Zobaczymy na tej. Jest, ładuję ją. Ładuję. Zobaczcie. Świeci się na niebiesko. Teraz jak podłączę do tej baterii, to popatrzcie, że się zmieni na czerwono. Widzicie? Czyli ten charger jest, kurczę, dobry chyba. No nie rozumiem tego. Tutaj działa na tym. Dziwnie się zachowuje ta płytka, powiem wam. Bo na tym chargerze od Manty, jak podpinam do ładowania, dioda się nie zapala. Po zmianie na pewno sprawny z takiej płytki, dioda się świeci. Natomiast tutaj na panelu też są diody. Nic, nie ma żadnej reakcji. Czyli dobra, będziemy szukać gdzieś usterki, jakiegoś zwarcia. Na pewno jest jakieś zwarcie, mogę się założyć. Jakiś element poszedł i robi to zwarcie. Ja na tym dzisiaj zakończę pierwszą część filmiku na próby naprawy głośnika Manty, bo już naprawdę siedzę przy tym sporo godzin. Przynajmniej 4. I miejmy nadzieję, że uda się jakoś to przywrócić do życia. Pytanie tylko, co padło. Trzymajcie się.